Szanowni Państwo, w czasie rządów koalicji PO-PSL zlikwidowanych zostało 629 jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego. Szczególnie silny cios rządzący wówczas Polską zadali w bezpieczeństwo naszej ojczyzny na wschodzie naszego kraju. Zlikwidowano te jednostki, które były odpowiedzialne za bezpieczeństwo na kierunku Bramy Brzeskiej, a więc na kierunku, który historycznie zawsze był bardzo groźny dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Przykłady historyczne, chociażby 1920 rok, to właśnie tędy następował atak, następowała agresja Rosji sowieckiej, Rosji Czerwonej na Polskę. I na tym kierunku zlikwidowano w 2011 roku pierwszą warszawską dywizję zmechanizowaną imienia Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Legionowie. Ona była odpowiedzialna za bezpieczeństwo na tym kierunku. Zlikwidowano batalion rozpoznawczy, który zajmował się rozpoznaniem właśnie na kierunku Bramy Brzeskiej, który miał swoją siedzibę tu w Siedlcach. Zlikwidowano pułk artylerii w Ciechanowie. Zlikwidowano trzecią brygadę zmechanizowaną w Lublinie, której zadaniem było osłonięcie flanki właśnie również na tym kierunku. Tudzież tak jak to miało miejsce w roku 1920, to przecież manewr z Nadwieprza spowodował odcięcie i zatrzymanie pod Warszawą wojsk rosyjskich, a więc brygadę lubelską także rząd koalicji PO-PSL zlikwidował. Kolejnym kierunkiem, na którym likwidowano jednostki wojskowe, był kierunek północno-wschodni, a więc zagrożenie ze strony obwodu kaliningradzkiego. Zlikwidowano 16. Brygadę zmechanizowaną z siedzibą w Morągu. Zlikwidowano pułk artylerii z siedzibą w Braniewie. Zlikwidowano 15 dywizjonów rakietowych obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej. Zlikwidowano 8 eskadr lotnictwa taktycznego. Zamiast budować jednostki, zamiast wyposażać Wojsko Polskie w nowoczesny sprzęt, to właśnie likwidowano jednostki wojskowe. Przełom nastąpił w 2015 roku, kiedy prezydentem Rzeczypospolitej został pan Andrzej Duda, kiedy Prawo i Sprawiedliwość objęło rządy. W 2018 roku zamówiliśmy system Patriot obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Już Patrioty od końca ubiegłego roku są na ziemi polskiej. W 2019 roku zamówiliśmy rakiety HIMARS, rakiety o zasięgu do 300 km. Taki system doskonale sprawdza się w rękach Ukraińców, odpierając nawałę rosyjską. W tym roku pierwszy dywizjon trafi na wyposażenie Wojska Polskiego. W 2020 roku zamówiliśmy F-35, czyli najnowocześniejsze samoloty na świecie. W przyszłym roku pierwsze egzemplarze tych samolotów już będą pilotowane przez polskich pilotów. W 2021 roku zamówiliśmy Bayraktary. Już Bayraktary są na wyposażeniu Wojska Polskiego. Zamówiliśmy czołgi Abrams. To do tej dywizji, 18. Dywizji Zmechanizowanej, do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej trafią czołgi Abrams już w tym roku. Używane czołgi Abrams już trafią na wyposażenie tej dywizji w tym roku. W końcu reaktywowaliśmy dywizję. Właśnie żelazna dywizja, 18. Dywizja Zmechanizowana powstała z siedzibą tu w Siedlcach. Za nami już widać zbudowane koszary. W tym roku zostaną oddane do użytku. To w tych koszarach służą żołnierze Wojska Polskiego w tej dywizji, najliczniejszej, najsilniejszej dywizji spośród wszystkich dywizji Wojska Polskiego, żelaznej dywizji, która ma właśnie bronić każdej pięści ziemi polskiej, która ma bronić wschodniej flanki Polski, a więc i wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Za rządów koalicji PO-PSL najsilniejsze dywizje stały nad Odrą, a nie we wschodniej części naszego kraju. To związki taktyczne, jak pierwszą warszawską dywizję zmechanizowaną, likwidowano na wschodzie. Utrzymywano wojsko na zachodzie, a likwidowano wojsko na wschodzie. I w końcu, proszę Państwa, w tym roku na wyposażenie Wojska Polskiego trafią także zestawy rakietowe Chunmoo. Trafią samoloty FA-50 zamówione w ubiegłym roku.
A już czołgi K2, koreańskie czołgi, od grudnia ubiegłego roku też są na wyposażeniu Wojska Polskiego. A zamawiamy także broń w polskim przemyśle zbrojeniowym. Taką broń, którą polski przemysł zbrojeniowy produkuje. W pewnych dziedzinach jest to bardzo dobra broń, jak na przykład karabinki Grot. Zamówiliśmy 70 tysięcy karabinków Grot, to zamówienie ze stycznia tego roku. A więc rozwijamy Wojsko Polskie, wzmacniamy Wojsko Polskie, bo bezpieczeństwo jest warunkiem rozwoju naszego kraju. Dziękuję.